Kutnowski Szpital może wreszcie doczekać się termomodernizacji. Lecznica złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie. To przedsięwzięcie jest dość takie kosztowne, w związku z tym wniosek, całość zadania przewiduje się na ponad 10 milionów złotych, z czego z funduszu chcielibyśmy otrzymać ponad 8,5 miliona. Poza ociepleniem budynku szpitala wymieniono by także drzwi i okna. Jeśli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, to już jesienią 2018 roku termomodernizacja zostałaby zakończona. No, a dlaczego tak długo z tą termomodernizacją? Dlatego tak długo, dlatego że szpital, jak Państwo wiecie, miał bieżące problemy, tak, jeśli chodziło o bilansowanie się, tak. Powoli wychodzimy na prostą i też ktoś musiał ten wniosek napisać, tak. Wniosek został napisany, chodzi też o wkład własny zabezpieczyć, tak. Jeśli szpital nie ma własnych środków, to też tutaj z tym jest problem, tutaj też warto Państwu przypomnieć, tak, i podziękować za wsparcie finansowe samorządu miasta Kutna, tak. W tamtym roku 1 000 000 zł, w tym roku też liczymy na kolejny milion. Pozostaje poczekać do czerwca, wtedy to fundusz wyda decyzję dotyczącą wniosku.